Witam wszystkich, tutaj Tyranotronus. Chcę pokazać wam solowy występ mojej figurki lodowego szczura ze Schlaheldrador. Oto właśnie ona. Ten szczur pochodzi z plemienia lodu. Był dołączany w takiej specjalnej jaskini przypominającą klatkę. Taką lodową jaskinię z pułapkami. I do tej jaskini był dołączany taki kryształ lodu. Taki jakby to powiedzieć jasno-niebieski. Dobrze. Wracajmy do szczura. Ten szczur ma białe oczy, różowy język, białe zęby, bordowy język, no ma różowy nosek, ma różowe podniebienie, przy oczach ma ciemne, o, z białym brzuchem, różowymi łapkami albo beżowymi, z czarnymi pazurkami. Przy uszach ma różowe. Reszta ciała jest przeważnie ciemno-szara. Z różowym ogonem przypominającym dżdżownicę. Oraz z jasno-niebieskimi soplami lodu na grzbiecie. Tak prezentuje się mój lodowy szczur. Dziękuję bardzo za oglądanie.